Dzień dobry. Oni to mają życie. Ksiądz Rydzyk dostaje samochód taki luksusowy od bezdomnego. Pan Banaś dostaje kamienicę w Krakowie. Warto miliony od byłego żołnierza AK. Też prawdopodobnie całkowicie za darmo. Kurczę, życie jak w Madrycie, jak to mówią. Klawo jak cholera. Naprawdę. Był jakiś taki film, tam mówili: klawo jak cholera. Jakiś paduński, taki, nie wiem, czy, czy pamiętacie. No, dzisiaj sobie wrócimy do, do pana Kuchcińskiego. Chyba pamiętacie, no, pan Kuchciński to jest były marszałek Sejmu, który został odwołany, dlatego że latał sobie samolotami. Prawdopodobnie, choć to jest niepotwierdzone, to jest tylko moja hipoteza, latał na lody. Jest wiele przesłanek ku temu, że jednak na te lody latał. Tylko nie wiem, dlaczego latał na lody z Warszawy do, do Rzeszowa, na Podkarpacie. No przecież w Warszawie jest tyle lodziarni wyśmienitych. No chyba, że ma jakieś specjalne upodobanie, jeśli chodzi o lody, że w Warszawie takich nie ma. Na przykład inna bita śmietana, albo na przykład lubi truskawkowe, albo śmietankowe. Nie wiem, jakie lody lubi pan Kuchciński, ale prawdopodobnie na te lody latał, więc więc latał tymi samolotami i też pewnie inne rzeczy załatwiał. No i został odwołany. Tylko że to było już 3 miesiące temu. A jeszcze jedno jest, wiecie co, wiecie co ja bym chciał od życia, jeśli chodzi o polityków, żeby każdy poseł przed rozpoczęciem kadencji, tak? Ma na przykład kadencja trwa 4 lata, żeby były specjalne takie mieszkania, tam ich wszystkich lokować. I przez miesiąc płacić im najniższą krajową minimum, czyli 1700 zł na 100, tak? I z tego musieliby sobie opłacić to mieszkanie. Dajmy na to 500 zł, nawet niech jest tylko tyle. Z tego się wyżywić, opłacić benzynę, rozrywki, telefon, wszystko. Przez miesiąc, tak? Wtedy by się nauczyli życia takiego, jakie ma przeciętny Polak. Były marszałek Sejmu pan Marek Kuchciński, wciąż mieszka w wynajmowanej specjalnie dla niego willi. Jego partyjny kolega, pan minister środowiska Henryk Kowalczyk, tłumaczy to problemami mieszkaniowymi. Czyli pan Kuciński ma problemy mieszkaniowe. No i musi mieszkać w tej willi, bo nie ma gdzie zamieszkać. Mogę się tylko domyślać przyczyn. Jest nowa kadencja, a na początku kadencji są problemy mieszkaniowe. To mogą być przyczyny, tak na antenie TVP1, minister środowiska... Pan Henryk Kowalczyk odpowiedział na pytanie o to dlaczego Marek Kuchciński wciąż mieszka w willi wynajmowanej przez Sejm od kancelarii prezydenta. Czyli, jak on to powiedział, jest nowa kadencja, a na początku kadencji są problemy mieszkaniowe. Przecież każdy poseł ma swoje mieszkanie, które otrzymuje, na które dostaje dużo pieniędzy, które ma za darmo. Jeszcze ma różne dopłaty. I on ma problemy mieszkaniowe. Przecież ten pan był posłem poprzedniej kadencji, więc przypuszczam, że to mieszkanie nadal jest tam, to mieszkanie oczywiście służbowe, które przysługuje posłowi, nadal je ma. Więc jakim prawem mieszka w willi? Nawet jeśli był marszałkiem sejmu, to dlaczego marszałek sejmu ma mieszkać w willi za darmo wynajmowanej? Ale dobra, niech już mieszka, ale dlaczego Trzy miesiące po dymisji, no jak został zdemisjonowany przez Lody, dlaczego? A, to już, to już czwarty miesiąc leci. Czwarty miesiąc leci, będą z tego dzieci. No przepraszam, tak trochę mi się na żarcik zebrało. Dlaczego trzy miesiące, już prawie cztery miesiące, a gościu dalej ma, mieszka w tej willi? Media informują, że kancelaria Sejmu przedłużyła umowę na wynajem willi przy ulicy Baciarellego do 8 listopada. Zaraz sobie sprawdzimy co to jest za, ta, za ulica Baciaralego, gdzie to jest. No to sobie zobaczymy gdzie pan Kuchciński mieszka na tej ulicy Baciaralego. Zobaczcie tu macie Warszawę. Tak, tu jest piękna Warszawa, no piękna do kogo yy, jest, dlatego jest. A tak, zobaczcie jaki to jest tutaj okolicy. O łazienki królewskie, no pięknie łazienki królewskie. Zobaczcie to mamy ciekawego. Pomnik Fryderyka Chopina Tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze, gdzie jest. To jest ambasada Stanów Zjednoczonych. Widzicie? Tu jest tak. Co tutaj jeszcze mamy? Heh, pomnik Terasa Szewczenki. Przecież, te, przecież to jest ten y, były, były y, mandarowiec. Kurczę, niesamowite. Y, no, co, co my tutaj mamy? Mamy tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej. O proszę, no Ministerstwo Obrony Narodowej. Kasia Rezydencja, Belweder Kronowa, no, bogata dzielnica. Ambasada Królestwa Szwecji. No, tutaj sobie nie wiedziemy ludzikiem, ale tutaj sobie wjedziemy, chociaż zobaczymy, jak to tam wygląda. Mhm. Mm tu jest jakieś też Ministerstwo, ale Ministerstwo. Yy, Obrony narodowej jest tam dalej. Zobaczcie. No, fajna okolica, nie? Teraz która willa, może być jego. O czy to już przeskoczyliśmy. To już nie ma sensu. Dobra. Zamkniemy sobie to. Bo tu już skoczyliśmy gdzieś dalej. Tutaj jest to. O. Zobaczcie. Tutaj mieszka Pan. Były już. Eks minister, eks marszałek, przepraszam, eks marszałek tutaj mieszka, już trzy miesiące, już czwarty miesiąc leci i nadal tam mieszka w super luksusowej dzielnicy, pięknie. Życie jest piękne, po prostu. Life is beautiful, jak to mówią. Kancelaria Sejmu, przypominam, przedłużyła umowę na wynajem willi przy ulicy Bachelorelle do 8 listopada, choć przepisy nakazują zwolnienie służbowego mieszkania przez marszałka Sejmu w ciągu dwóch miesięcy od utraty funkcji. Trzeba przypomnieć, że Kuchciński ze stanowiskiem pożegnał się 8 sierpnia w atmosferze skandalu, po tym jak wyszło na jaw, że rządowe samoloty traktował jak prywatną taksówkę lotniczą. Informację o tym, że Kancelaria Sejmu wynajmuje dla Kuchcińskiego willę jako pierwsza ujawniła, ujawnił portal Wirtualna Polska. Razem z politykiem w prezydenckiej willi mieszkał jego syn. I teraz jest najważniejsze. Za miesiąc wynajmu budynku Sejm płaci 4145,28 zł, choć posiada w dyspozycji służbowe mieszkanie dla Marszałka Sejmu. Za dodatkowy miesiąc wynajmu Kuchciński ma zwrócić pieniądze Kancelarii Sejmu. 4000 jak na Warszawę za willę to nie jest dużo, ponieważ tyle kosztuje dobre luksusowe mieszkanie i to niezbyt duże. No ale należy ta, ta willa do kancelarii prezydenta, więc jest trochę tańsza, więc za 4145 może tam pan Kuchciński mieszkać, a po nim jego następca albo inny minister. Więc co to jest 4000 zł, prawda? Dalej też można się dowiedzieć, że eksmarszałek Marek Kuchciński ciągle ma ochronę i limuzynę. Służba ochrony państwa nie potwierdza tego ani nie zaprzecza. Marek Kuchciński nie jest już marszałkiem Sejmu, ale jak wynika z informacji, cały czas korzysta z przywilejów. Jeździ terenową limuzyną i korzysta z ochrony. Wokół Kuchcińskiego chodzą uzbrojeni ochroniarze. Media zapytały z czego wynika ta ochrona dla ex-marszałka? Ale w odpowiedzi nie padło nic konkretnego. Jeżeli policja realizuje działania w tym zakresie, to mają one charakter niejawny, Tłumaczył nad komisarz, tłumaczyła nadkomisarz Marta Tabacz-Rygiel. Odpowiedzi nie chce też udzieli Służba Ochrony Państwa. Podpułkownik Bogusław Piórkowski powiedział, że nie ujawniają takich informacji. Jak donoszą media, Koszt dobowej ochrony to średnio 3000 zł. Czyli jeśli Bank kuchciński ma taką ochronę 3000 zł miesięcznie, to wychodzi prawie 3000 zł dziennie, przepraszam. E, to wychodzi prawie 100 tysięcy na miesiąc. Rozumiecie to? 100 tysięcy złotych na miesiąc za ochronę 100 tysięcy złotych rany boskie. Niedawno media obiegła informacja o tym, że Marek Kuczyński zajmuje prezydencki pałacyk. O właśnie, o tym pałacyku mówiłem. To nawet nie jest willa, on po prostu zajmuje pałacyk. Nie, to, 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 to jego jest za dużo. Nie dość, że ma ochronę za 33... 100 tysięcy, 90 tysięcy, zależy ile miesiąc ma dni. Przyjmijmy 100 tysięcy. 100 tysięcy ochrona i do tego jeszcze ma pałacyk. Ale już Marszałkiem Sejmu nie jest, ponieważ został zdemisjonowany za lody. A pałacyk jest w super luksusowej dzielnicy. Tak to jest. Ksiądz dostaje luksusowy samochód od bezdomnego, jakiś tam minister otrzymuje kamienicę, a zwykły Polak ma zapierniczać od rana do wieczora za 1750. Takie są realia w Polsce. Super. Naprawdę. Super życie mają. Tak jak powiedziałem na początku, trzeba, trzeba zrobić tak, żeby wszyscy ci politycy przez miesiąc mieszkali w takich warunkach, chociaż przez miesiąc, chociaż przez miesiąc. Przez miesiąc, w takich warunkach, w jakich mieszkają ludzie przez całe życie czasem. Którzy zmagają się z codziennymi problemami, bo i nie mają codziennych problemów. Jedyne ich problemy to jest to, żeby przed kamerami. Oczerniać jednego drugiego. To są ich problemy. Na tym się kończą ich problemy. Dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, moi drodzy kochani, cześć.